I działamy, i działamy. Ostatnio żeśmy skończyli turniej numer 2, łowienie połowsezonowy, i niestety nie udało nam się złowić pstrąga, ale oczywiście wygraliśmy. 5000 monet zarobiliśmy. Czy my chcemy łowić? Który byście chcieli? Tylko okoń, tylko marmoszka, taka mała przynętka, tylko ta taka średnia przynętka. Łowienie w mieście, łowienie na głębokich wodach, tylko pstrągi. Pstrągi ja bym chciał, ale trochę trudne są. Coś może z tego pierwszego. Może tą balans, nie wiem co to znaczy dokładnie, ale ta taka przynęta, taka śmieszna, co? Tęczowa taka. No. Czekam, only pike, ktoś tu pisze szczupak, ktoś mówi deep waters, nie, wolałbym z tego drugiego, nie, bo, a co jest na deep waters, trzy największe ryby, no ale 45 minut, moi drodzy, rozumiecie, 45 minut, dobra, niech wam będzie, nie, na szczupaka trudno będzie, na samego szczupaka, i to też takie długie są. Bo tu myślałem o tym, o chociaż no 30 minut byśmy mogli. Dobra, wiecie co? Łapiemy bydlaka. Deep waters. Ok? Dobra. Tylko żeby się do tego przygotować... Wyłączyłem grę, ja to jestem as. Żeby się do tego przygotować, musimy zaraz tutaj ten... Jeszcze sprawdzić nie naszą wędkę, ale ekwipunek. Co my tu mamy? No będziemy łososia na pewno łowić. I najlepsza przynęta na łososia to jest Red Commander, tak? Czerwony dowódca tutaj. Co jest jeszcze na łososia? Ale żeby nam się coś słabego nie łapało. Dobra, no jest na łososia. Blue Skies też jest na łososia, ale Red Commander, który myślicie lepszy? Chub, Salmon, Brim, Perch, Whitefish. Root, Salmon, Prussian. Wydaje mi się, że ten będzie. Red Commander będzie lepszy na tego łososia. A, no zaraz, nie, zaraz strój ubierzemy też. Dobra, mamy to. No, ale trzeba też haczyk. I teraz haczyk łososiowy. Czekajcie, sprawdźmy, który jeszcze jest na Salmona najlepszy. Może byśmy... Pike, Roach, Whitefish, Salmon. Nie. Dotsi, dobra, weźmiemy Dotsi sobie. I co jeszcze? Wiertło mamy najlepsze, ciężką wędkę. Ciekawe, co robi Heavy. Jakaś wędka z patyka zrobiona. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak mamy. Te łososiowe, te. No tu byśmy musieli dokupić w takim razie. Bo jak widzicie, na łososia idzie żółty robak. Tak? Dobrze mówię? Tak, na łososia będzie szedł żółty i chyba zielona, tak? Zanęta. Zielona. Sprawdzę jeszcze, czy coś jeszcze tu nie przyciąga łososia. Nie. I zielona zanęta będzie szła na łososia. Moi drodzy, gdzie to jest? Deep Waters. Ja skoczę tylko po kamizelkę, czekajcie sekundę. Już. Kamizelka Januszowa już jest na mnie. Już jest kamizelka Januszowa. Dobra, West Coast, poranek, zima. Dobra. No i teraz gdzie takiego łososia bydlaczka wyłowić, powiedzcie mi. No, wydaje mi się, że gdzieś tutaj go złowimy. Widzę, że wszyscy mają podobny plan co my. Tu na ujściu tego... No ja bym się tutaj wkręcił, nie?
Widzę, że wszyscy tak się wkręcili. Trzy największe ryby teraz. No, czyli musimy trzy ryby złowić. Jak największe. Prosta sprawa. O której Need for Speed? Nie mam pojęcia. Jeszcze w The Cooling bym chciał zagrać przed Need for Speedem chyba. No i tyle. Zanęta. Dobrą zanętę mam wybraną. Zielone. Dobra. A robak dobry. Nie, no robak... Zobaczymy zaraz. Nie wiem, czy robaka mam dobrego. No. Cichutko, przy dnie będziemy szukać największej ryby. Jak myślicie, ile nam się uda wyłowić, co? Ale się okaże, że robak nie ten. Nie, robak chyba nie jest ten, wiecie, jakiegoś innego dałem, ale to nic. Zawsze się coś złowi, nie? No, łosoś 2 kg to jest taki, bym powiedział, leszczyk mały. Wiem, że paska nie widać na górze, bo jest Nvidia, ale jednocześnie go widać, bo... Aha, bo tu nie ma robaka przecież, co ja gadam. No dobra. Przecież tu nie ma robaka. 500 kg. Podobno największa ryba ma 30. Tak, 44 minuty łowienia ryb. Przygotujcie się. No takie zawody żeście chcieli. Deep Waters. Nie chcę nic mówić, ale pozostałe dwa Deep Waters są na tym. 60-minutówki. Złowimy jakiegoś dużego, to będziemy później szukać fajnych miejscówek. No nie będziemy przy jednej dziurze siedzieć. Bo przy jednej dziurze to wiecie. Takie tam przysłowia. Dobrze się łowi duże ryby, bo mogę sobie czat poczytać, bo i tak widzę, jak mi biorą, nie? O, 1 kg. Maluszek taki. Tak, tak. Wiecie, niby 40, tam 5 minut zaraz, znaczy 45 minut, zaraz 5 minut minie, nie? Zanim się obejrzycie, ja już będziemy mieli połowa czasu. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co komputer wyławia tak naprawdę. W tym momencie. I nie wiem, czy się mam stresować, czy nie. Maluszki. Dobra, to nie jest dobre miejsce, wiecie. No co to jest? 290 gram. To jakiś na rybek chyba dopiero co wrzucili do jeziora. Spadamy stąd. No. Sprawdźmy tutaj. Ja bym poszedł tu na głębokie wody, wiecie. Mamy 3 minuty, będziemy biegli, może 2 minuty. A, tu się nie da na głębokie wody, bo są pachołki porozstawiane. No powiem wam, jeśli mamy coś poważnego złowić, nie? To musi to być tu na środku. Tutaj smoki morskie, 46 metrów. No, na 46 metrach to już są jakieś rekiny, wieloryby, co tam, nie wiem co tam. Podwójna zanęta na bogato, bo musi do dna dolecieć, nie? Bo wiecie, te kuleczki płyną, patrzcie, 5 minut nam się opuszcza prawie. No. Ale tu będą powoli brały na takich głębokich wodach, to jest coś. Nie jest to najgrubsza ryba, ale na pewno takie z 3 kilo będzie. 2-1. Elegancki. Hmm. 46 metrów, jeszcze bym w muł trochę zapuścił.
Niestety 2 kilo to są bardzo małe łososie, znaczy te, no łososie. Musimy taką 10-kilówkę co najmniej. Uuu, grubach poszedł. O, to jest duża ryba. No, 3,7. 3,7 to już lepiej. No, na 40 Aquamena można by było złowić. Do czego służy żółte sito? Żółte sito służy do wyciągania klusek z tego, z wody gorącej. No, a na jeziorze służy do tego. Do wyławiania, odgarniania lodu z przerębla naszego. O, joj, chyba za późno. Ale bydlak. Jest! Szczupak 6,8 kg. Ale bydlak. Ja takiego jeszcze nigdy nie miałem. Szczupak 6,8 kilo. No to grubo wam powiem. Moim zdaniem za te zawody więcej punktów powinni dawać. Mogłem lepszą wędkę ogarnąć? To jest na grube ryby wędka. Jakby nie była, to by już się zerwało na 7-kilowym szczupaku, nie? Rekord szczupaka pobity dzisiaj. Już. Zobaczymy, co jeszcze. No. Krogalik dobrze pachołki rozłożył. No u nas rekord łososia to jest chyba 12 kilo, żeśmy łososia złowili. Albo, kurczę, się przestraszyłem i wyciągnąłem. Myślałem, że coś ciągnie. W ogóle Ninja taką dobrą technikę stosował, spróbujemy ją. Jak będzie mała ryba brała, to nie wyciągamy, nie? To nie wyciągamy i zobaczymy, co się stanie. Aj, za późno, bo się skupiłem na tym, znaczy mam nadzieję, że nie za późno, te duże ryby. No, 3 kg łosoś. To też jeszcze maluszek. No, go nie złowił 20 kilo, to mu się udało, nie? A raz mu się przefarciło. Malutka, 2 kilo może? Ty, nic, nawet nie zdążyłem wyjąć. Ale szybka, mała, ale szybka. Hmm. 10 minut prawie za nami. A myśmy tu nic poważnego nie wyciągnęli jeszcze. Z tego przerębla. Nie, to są, to takie rybki, to wiecie. Nie ma po co schylać. Musi nam tak wędkę aż prawie wciągnąć do dziurki, nie? Aż zassać musi ją. Widzicie, na 30 metrów próbować? Zaraz zobaczymy. W sumie jest to jakaś myśl. No powiedzmy, że to jest takie 30 metrów. Uuuu! Kto to napisał? Ale 3,1 kilo to też nie jest bydlaczek. No, lód odgarnia. Tu się ktoś pytał w ten ositeczko. O Boże, wyciągnąłem, chciałem siteczko nacisnąć. No, tu czas leci strasznie szybko. 10 minut już minęło.
wskakuj na wędeczkę. Kurczę, takiej małej, no mówiłem, że mam nie wyciągać i wyciągnąłem. No co to jest? 600 gram. Patrzcie, ile ryb. Szkoda, że w życiu prawdziwym tak nie ma. A nie, że ja za łososia 3 kilo 120 zł, to tu bym był milionerem chyba. Jakbym tak łososie wyławiał. Znów się dałem skusić, no nie wierzę po prostu. No i na węgorza. Jak ten węgorz w ogóle? One potrafią pływać? Myślałem, że to po dnie tylko pełza. Mam złowić 3 najcięższe ryby. Turniej. Połowa głębokości. No i co? Gdzie jesteście? Dobra, tu was nie ma. Zmieniamy dziurkę. Skąd wiem, że ryba bierze? Jak mi się wędka ugina, no. Życie. Tutaj. Sam środeczek znów. Nie no, jak są grube ryby, to wiadomo. Czasem słabo widać, jak się uginek. Jest mała rybka, wędka, wiecie, to jest wędka na duże ryby, nie na tam małe. Więc... Co ja zrobiłem? O Boże, otwierciłem się naprawdę? A zanęciłem dwa razy. Ciekawe, czy się liczy ta zanęta teraz. Mam nadzieję, że się zanęta nie zmarnowała. A myśmy nic powyżej 10 kilo nie złowili. To jest przykre, aż. Mała rybka, nie bierzemy jej. Niech se odpłynie. Tylko jest pewna obawa, że ona się już złapała i siedzi na końcu wędki, nie? I to by było słabo, ale nie. Bo już się łosoś jakiś złapał dwukilowy. Czemu zanęta, a nie przynęta? No bo to jest zanęta, takie kuleczki. My nęcimy wodę i tam rybki są podnęcone. I przypływają, nie? Na żery. I wtedy my je atakujemy. No i co? Gruba sztuka. O! Szczupak 8,3 kilo. Nie mieści się na ekranie, ale gigant. Widzieliście to? Ledwo wyszedł. Prawie mi o sufit uderzył, jak z monitora wyskoczył. Mała. Takiego szczupaka to na świecie nie ma. No goniu coś ściemniał, że on szczupaka tam 10 kilo wyłowił, czy 12, ale to ja nie wiem, czy on nie ściemniał. No to jest nowy rekord szczupaka. Gdzie taki zbiornik, żeby takie łowić? No jak, to jest West Coast. Zachodnie wybrzeże.
No ale na szczupakach, powiem wam, to my nie wyżyjemy, nie? 8-kilowych. Za mało, tam może mamy 8, 8, 7 i 3 kilo, nie? To ile nam to daje? Nawet nie 20 kilo. Żywca rybiego. Co w tej, co potem z tymi rybami? No, one są porównywane wagowo z innymi rybami. I możemy wygrać albo nie. Ten rodzaj zawodów ma 3 etapy. Kolejne 2 to tam gdzieś u siebie na live odpalę, po 60 minut są. Trzeba złowić znów 3 największe ryby i jedną największą. Tylko są inne tereny. Fishing Island jeszcze są. Na Fishing Island trzeba jedną największą rybę złowić. Jutro u mnie o 14 na streamie będą jeszcze zawody streamerów. Gonia nie będzie, ale on i tak się ten... On i tak się poddaje zawsze, bo przegrywa. Będzie rok. Musiałbym do Pago się odezwać, nie mam kontaktu do niego. W sumie do Iziego mam, może bym mu napisał, żebym mu napisał. Ale ja tak nie lubię przez ludzi. Nie podoba mi się, że łososie malutkie idą. Czemu nie mam żadnego filmu z driftingu z panią Karoliną Pilarczyk? Jak nie mam, jak mam na swoim kanale, przecież vloga wrzuciłem. Kurczę, małe te rybki. Nie wiem, gdzie tego łososia największego złowić. Tam już pisali Pago, bo ostatnio, że jak żeśmy go wczoraj rajdowali w późnych godzinach nocnych, to tam się martwił, że on nie ma sprzętu jeszcze takiego, no ale my łowimy na zwykłe wędki, nie? Bo ludzie tych dużych wędek nie mają, nie? No, najcięższych. Może mam złą zanętę albo haczyk, wiecie co? Może mam złą zanętę albo haczyk. Nie, zanęta jest na pewno dobra. Może duże łososie nie biorą na łososiową przynętę. Może biorą na jakąś inną. No, szczupak wziął, zdecydowany mocarny szczupaczek był. Małe rybki pod powierzchnią, jakiś okoń się złapał. Dobra, wiecie co, na dno spuszczamy. Nie no, one największe są przy dnie zdecydowanie, nie? Jest coś grubego, tylko pewnie znów szczupak jakiś. Ty, nie złapałem, ale to było szybka rybka była. Czekajcie, zapuszczamy jeszcze raz, ona tam musi siedzieć. Teraz będę uważnie patrzył. Malutka rybka, nie bierzemy. No gdzie jesteś, gigancie ty? Czekam na ciebie. Na powierzchni. Dobra. To moim zdaniem powinien się złapać, no bo w końcu... łosoś, no ale 5 kilo to ciągle nie jest to, nie?
Ktoś się pytał, czy da się tyle ryb złowić, żeby się nie mieściły i wpadły do dziury z powrotem. Moim zdaniem powinno się dać, ale żeśmy tego nie testowali nigdy. A może to jest tak, że tu nie ma... Kurczę, wyciągnę małą rybkę. Że tu nie ma tych dużych ryb o tej porze roku na przykład. Może one teraz pływają gdzieś nad oceanem sobie, tam gdzieś po oceanie. Łososie, przecież to pływa w wodzie słonej. No chodźcie, kurde, do tatusia. Ale stosik się ułożył, co? Po lewej. Dobra. Wyeksploatowaliśmy tą dziurkę. Trzeba kręcić nową. Wypatrzcie, ile ich tam siedzi. Może to jednak jest sposób tutaj łowić. Co myślicie? Bo strasznie dużo ich tu przy ujściu łowi. Problem polega taki komputera, że on zawsze ze mną przegrywa. Przegrywa, więc nie wiem. Czy na pewno powinienem patrzeć, jak on gra. Dobra, tutaj zrobię. Zanęcimy dwa razy na bogato. I jedziemy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteś, bydlaczku? Kurde, czekasz na mnie na dnie na pewno. Dwa kilogramy, dobra. Jedziemy dalej. Zabierz komuś ryby. No jest jakaś myśl, powiem wam. Może źle robię, że dwa razy zanęcam, co? Chociaż małe rybki się najedzą, pójdą gdzieś sobie gdzie indziej trawić. A duża się tylko podkusi. Po więcej będzie chciała. I wtedy my wchodzimy z naszą wędką. I ją wyławiamy. Ja nie wylewam wody, ludzie. Tu zamarza lód na powierzchni. Minus 16 stopni jest. No trzeba co chwilę odgarniać ten lód, bo inaczej mi nie będzie żyłka chodzić w przeręblu odpowiednio. Minus zawodów, a my w sumie nie mamy nawet 20 kilo ryby. Pamiętajcie, trzy największe się tylko liczą.
Taki na 100-kilowy by się przydał. Kurde, małą wyciągnąłem. Nie wylewaj wody, bo ryby umrą. Boże, takiego szczupaczka to ja bym rzucił z powrotem, biedaka. Mówicie, zrób pionowe ruchy. Chodź, bydlaczku, patrz jak płynę. Krewetką jestem. Zwykłą. Przysmakiem łososia. Skaczę sobie tu. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. U, coś wzięło, ale dzikus jakiś, kurde. No, łosoś. Malutki. Czemu ta gra musi 15 euro kosztować? No, te gry zawsze tyle kosztują. Goniu mówi, że testował różne ruchy wędką i to nie ma znaczenia, jak się rusza. A co jeśli na przykład duży łosoś bierze na whitefisha, bo już ma poprzewracane w głowie, wiesz, jak to ludzie na starość, może łososie też tak mają, co innego lubią, wiesz, jakieś tam, nie wiem, galarety, nie wiem co, flaki, tego typu rzeczy. Jak myślicie? 17 minut jeszcze, masakra, kurde. Co za zawody. Czekajcie, czekajcie. Jestem ciekaw, czy na padzie, znów jakąś malutką rybkę wyciągnąłem. Jestem ciekaw, czy na padzie działa ta ryba. Znaczy ten... ta... O, ta gra. To by było dobre. Co? Kurczę, maluszki wychodzą. Wiecie co? Zróbmy tak. Tu mam chyba coś jeszcze na łososia. Nie mam nic na łososie, ale weźmy Tigera. Ty, a może weźmy, tu jest, co to jest? Weźmy Tigera, załóżmy i tyle. I zobaczmy, może akurat się weźmie coś większego z łowi, nie? No chyba, że, czekajcie, albo nie Tigera, weźmy tego Caribbean Blue, bo on jest na szczupaki. Może jakiegoś giganta szczupaka jeszcze złowimy. Mamy tu na pajka coś? Dobra, zostawmy tak. O, widzicie? Jak zamarzło, zaraz zobaczycie, co się dzieje, jak zamarznie, jak będę machał. Cześć, Kamila. Patrzcie. Widzicie? W ogóle nie chce chodzić ten... żyłka. Teraz odgarnę. Idealnie pływa teraz.
Ostatnie 15 minut nam zostało. My później The Cooling chcemy, czy Need for Speed, jak myślicie? Może Need for Speed, żebyśmy się tak, wiecie, obudzili trochę. Nie, pewnie połowa osób zasnęła przy rybach. Coś grubego poszło. Może nie gigant, ale grube. No, 4,1 kilo łosoś. Na pewno lepszy niż te tutaj leszcze. Need for Speed. Dobra, to będzie Need for Speed. My tam fabułę robimy w Need for Speedzie. Mamy samochód 800 koni, jak nie 900. No, trochę żeśmy poszaleli ostatnio z tuningiem. Więc jak macie jakieś tam, wiecie, swoje samochody, to lepiej, żeby wasze dziewczyny nie patrzyły na ten stream, bo zobaczą, jak to powinno wyglądać na ulicy i już im się jakaś tam wasza Skoda nie będzie podobać, 10-letnia już. A tak to możecie imponować, tam jakieś, wiecie, 50 koni czy coś. Uuu. 7,5 kilo, łosoś. Ale duży. Jaki bydlak. Ale to jeszcze nie jest to. Uuu, jaka burza idzie. Ty, jakbym zniknął nagle, pamiętajcie. Burza. Na tą przynętę jakieś większe się łowią, na tę marmoszkę, czy jak ona się tam nazywa. Balanced, znaczy. Ty, no nie, no duże się łowią. Kolejny łosoś 4,5 kilo. To po co ja łowiłem na tamtą? Myślałem, że tamta jest najlepsza. Nagle okazuje w połowie gry, że ta jest lepsza. Na Red Devila? Red Devil to jest dla dzieci przynęta. Jest bydlaczek. 4,8. Ładnie, ładnie, powiem wam. Teraz miejsca przy dziurze zabraknie. Ta ryba tam tak trzęsie, zimno jej chyba. Mała. Wiecie co? Jedną rzecz zrobimy. Gdzie jest sklep? Kupimy sobie balanced na tego. Na łososia. I tyle. Minut. Baj. Dobra, Bates.
Coś dzieje. Dobra. Mamy. Tutaj. To jest nasza miejscuwa teraz. Ostatnia próba wyciągnięcia mocarza. Dobra. Jade Hunter. Nieźle. Tu czuję, że bydlaczek pójdzie, łososik. To jest chyba na łososia idealnie. Doci, okej. Okay. Zanęćmy raz, zgodnie ze sztuką zanęcania. No, powiem wam, że teraz to chyba grubas będzie. 5-3 kilo, no to nie jest to, no większy ten łosoś musi być. Maluszek jakiś. Szczupak. Szczupaki i łososie dzisiaj tylko. Szkoda, że za te zawody jest tylko 6000 punktów za wygraną, bo one po pierwsze trwają dłużej, po drugie trzeba mieć o wiele lepszy sprzęt, no bo jednak wiecie, jednak ta wędka to wielką drogo kosztują, a tak naprawdę wcale nie ma jakiegoś takiego, wiecie, skoku, jeśli chodzi o kasę, bo w podstawowych zawodach można 4000 wygrać, a tutaj 6. Znaczy, no niby jest o połowie więcej, ale co to jest połowa? Na ekstrakt waniliowy ja słyszałem, że się te takie wanilie, tą taką w takich, no jak to się nazywa, takie co w sklepach sprzedają w takich fiolkach małych. Do ciast i to wiem, że podobno kuleczki i do zanęty to dodawali. Wędkarze. Maluszek, nie powinienem wyciągać w ogóle takich ryb. Boże, okoń 1 kilo. Czy można na to robaka założyć? Nie można na to założyć robaka. Właśnie nie można na nią założyć. Ja bym tam założył, ja bym tam 4 robaki założył na krzyż, żeby się tak śmiesznie ruszały. Wiecie, jak tak, jak śmigiełko by się kręciły. Właściwie to 2 by wystarczyły. Ale najwidoczniej byłoby to chyba niezgodne ze sztuką wędkarską. Znów mała, ja wyciągam. Czy przesunę NVIDIA, bo zasłania trochę? Nie no, widać tam, bo to prześwituje. Kończy się, kończymy połów za 4-5 minut, to już nie będę przecież tego przesuwał. Nie wyciągam, maluszek jakiś. Wal się. No zostaw. Dobra. Mi się odczepi od mojej przynęty.
Coś większego, ale takie 2 kilo może. Uuu, 2-2, węgorzyk poszedł. Dobra, kuleczki zarzucone. 3 minuty ostatnie. Powiem wam tak, wychodzi na to, że na tym zbyte balans na pewno lepiej łowią mnie. Niż na te duże. Znaczy biorą większe ryby, nie wiem czemu, z czego to wynika. Taki łosoś. Dobra, no ale ktoś prosił na czacie, że na sam koniec, żebyśmy Red Devila założyli. Załóżmy Red Devila. Czerwonego diabła. I klasycznego żółtego robaka na łososie. Zobaczmy, no może akurat na Red Devila się łapią największe, kto to wie. Tak niepozornie wygląda ta przynęta. Czy wy wiecie, że Bonkol dzisiaj o 20 komentuje Hearthstone? No, coś nawet sporego poszło. No nie gigant, ale duże. 3 kilo. Powiem wam, węgorzyk 3 kilo takiego dużego jeszcze nie miałem. Wszyscy się pytają, czy można całą kupę ryb złowić, żeby wpadały do przerębla. Trzeba by było chyba, wydaje mi się, że po pierwsze trzeba by było, znaczy tylko w jednym miejscu to 100% musimy łowić, bo one się nie przenoszą. No nie wiem, może na różne przynęty, wiecie, różne gatunki z różnych głębokości. Bo one się, tak mi się wydaje, czasem jest tak, że już się nie chcą łowić, jakby wiecie, się skończyły, nie? Ostatnie 2 minuty połowu. Powiem wam, że wychodzi na to, że na tą największą przynętę się najmniejsze ryby łapią, bo same nam takie kilogramówki tam wypadały. Znaczy no złapał się szczupak duży. No chodźcie. No powiem wam, że na tego Red Devila to tak średnio biorą. Łosoś nam jeszcze... Wziął nam jakiś łosoś na tego Red Devila? Nie, chyba tylko ten węgorz, nie? Dobra, musimy się zwijać. Mam 40 sekund zostało, musimy na metę dobiec. Bo całe nasze 45 minut ciężkiego łowienia pójdzie na marne. Biegiem. Patrzcie, wszyscy czekają. Animacja biegania w tej grze jest najlepsza. 30 sekund. Ty, w ogóle ile zawodników bierze udział? Chyba ze 100. No co tam, leszczyki? Jak połów? A, żółte wiertła dla amatorów. Kto ma czarne pokazać? Ten ma czarne jeden. Ten też ma czarne. To jest tytanowe. Szkoda, że się nie da kogoś wypchnąć. Patrzcie, nie dobiegnie. A, nie dobiegnie. Szkoda, że się nie da kogoś wypchnąć. Nogę podstawić. Zobaczymy, które miejsce, ale tu mogło nam słabo pójść. Jest! Pierwsze! Moi drodzy, pierwsze miejsce. A nawet nie byli blisko, 14 kilo. Największa ryba, ja złowiłem 8,3 kg szczupak. No tyle, tyle, tyle. A reszta słabiutko, po 5 kilo. Patrzcie, co oni tam łowili, nie? Jak ktoś łowi na takich zawodach rybę 5 kilo, to jest amator. To jest amator szczupaka. Po prostu. No, następnych zawodów już nie będziemy robić dzisiaj, bo to jest wieczorowa pora. Zima, 60 minut zawody na Fishing Island łowienie. Tyle. Tyle łowienia rybek na dzisiaj. Dobrze nam poszło, pierwsze miejsce.